kiedyś turnieje szachowe w Olsztynie. Tak, były. Coś, znaczy ja tam nigdy nie byłem, byłem jeszcze za młody, prawdopodobnie. Coś dostałem, dzięki serdeczne, tylko nie wiem co. Pozdrowienia z Kętrzyna. Dziękuję serdecznie. Alerty mi nie wyskoczyły. Ja nawet nie wiem co i jak, co tu się zadziało. 10 złotych wpadło, dzięki serdeczne. Tylko komu ja mam podziękować? Nie ogarnąłem tego tematu. Nie ogarnąłem tego tematu. No ale w każdym razie coś tam słychać. Wybaczcie, następnym razem się poprawię. Dzień dobry. Wszystkich witam serdecznie. Fajnie, że jest już nas tak dużo. Jak poszła symultana? Symultana już była 100 lat temu, moi drodzy. Adam Rasti, o, dziękuję ci serdecznie. Tak, bo coś tam z Kętrzyna słyszałem. Okej. Moi drodzy, szykujcie się na turniej live. Dziękuję bardzo za subskrypcję, ale miło, to teraz będę zmotywowany do dobrej gry. Herbatka na posterunku i jedziemy, moi drodzy. Tak się zastanawiam, słuchajcie, nad 13 listopada, czy to byłby dobry termin, bo wtedy jest długi weekend, ale myślę, że dużo osób sobie planuje jakieś swoje wyjazdy, ale z drugiej strony jednak 13 listopada to już by było za miesiąc, więc chyba całkiem spoko. Dziękuję bardzo za Andrzeju za punkciki. Zobaczymy jak to się wszystko wyklaruje w mojej głowie i tutaj z organizacją tego wszystkiego. No, ale długi weekend to też jest w zasadzie dobry chyba termin, tak naprawdę. Więc można by było sobie do Olsztyna przyjechać. A właśnie, moi drodzy, nie pomyślałem o tym. 12 listopada to piątek i to jest długi weekend. Też by można było tak zrobić. O, to zobaczymy. Może 12 listopada. Zobaczymy. Ja tu sobie jeszcze przekminię, coś wymyślę i zobaczymy, jak to się uda. Co to za kubek? Zwykły kubek, moi drodzy. Zwykły kubek. Żona mi sprezentowała, to sobie z niego piję. Minuta do rozpoczęcia, pół minuty do rozpoczęcia i jedziemy. W trakcie będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Jak macie jakieś pytania, bardzo proszę. Z góry serdecznie dziękuję za każdą złotóweczkę na organizację turnieju. Wszystko na pewno zostanie wydane w sposób miły dla widzów, komfortowy dla widzów. Także dzięki z góry. No i cóż, jedziemy za 10 sekund, za 10 sekund zaczynamy i będziemy działać. Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz i pierwsza runda startu, moi drodzy. No dobra, mamy CMA, mamy CMA. D4. Jakoś spróbujemy zagrać może trochę inaczej niż zwykle. Może B6. Sobie gońca wstawimy. Na B7. E4 jest niemożliwe. Dobra, ten ruch jest możliwy. Tu się gra D5, tylko ja tego ruchu nie chcę grać za bardzo. Jakoś on mi nie podchodzi. Ale muszę. Zresztą, nic nie muszę. Zagram sobie D6. Dobra, muszę się skoncentrować troszeczkę. Tutaj sobie zagram jakieś... No właśnie. Takie kombinowane... Tutaj moje rzeczy są. C5 może wrzucimy. No i teraz goniec B7 nie miał sensu w tym wypadku, jak zagrywam C5. Przeczę swojej logice tak naprawdę w tym momencie. O! To wybijemy. To może goniec będzie miał większy sens. Okej. Roszatka. Goniec H6 tutaj zagrał. Dobra, masz prawo. Witam, witam i o zdrowie się pytam. Jak idą treningi? Treningi jeszcze nie idą. Jeszcze nie. Jak G4 zagra, to ja sobie świetnie wskoczę skoczkiem na E5. Ten skoczek będzie praktycznie nie do ruszenia. Praktycznie. On tam będzie atakował na G4. Chociaż nie, G5, ja odejdę i on mi zagra F4, ale tutaj wisi pionek na C4, no właśnie, to jest ważniejsze. Zaraz, tutaj mogę wziąć piona, tylko on mi się otworzy. Wezmę. Przynajmniej skoczek na E5 będzie stał wiecznie. Co? No dobra, wieża H8 i tutaj chyba działa wszystko. Wszystko się trzyma.
A no tak, bo jeszcze na e4 przecież podważam skoczkiem i gońcem, no więc to bicie było chyba jednak dobre. Chyba jednak to było dobre. Jest roszada, jest impreza. Jest roszada, jest impreza. Teraz tak, jak tu się zachować w tej sytuacji? Tak i tak. Zagramy A6 i B5, spróbujemy. Chociaż może warto było wybić. Zawsze jest jakieś, ale moment, przecież jak on mi wybije, to ja nie mogę wybić pionki, bo skoczek wchodzi na E6. Źle zrobiłem. Z drugiej jednak strony. Okej. Dobra, tutaj dziobniemy na F3, żeby zająć czymś skoczka, żeby on stąd nam czmychał. Kiedyś zacznę trenować, szefie. Kiedyś zacznę, spoko. Poszło bicie. Okej, sprytnie, sprytnie. Bo chce mi wejść tu skoczek. Niby mogę wziąć gońca, ale to może być trochę niebezpieczne. Zagramy E6, żeby tu mi skoczek jednak nie wleciał. Oj, ryzykownie tutaj. Ryzykownie to wszystko wygląda. To muszę zbić, tutaj bronić. Tak mało przyjemnie. Chyba biały ma lepiej. Tutaj chyba powinien wybić. Bardzo ostra pozycja. I weź coś wymyśl mądrego teraz. Zredukować tego gońca za bardzo nie mogę. Dobra, weźmiemy wieżę. Zagramy sobie hetmanem na g8. Jakaś tam wolna linia się pojawia. Jakoś tak spróbować hetmanę wymienić byłoby dobrze. Hetman h6. Aj, szach? Dziwny ruch. To mi jeszcze pomaga. Ja się królem chowam na e7. I to jest jeszcze lepiej dla mnie. Ten szach był bez sensu. Dla przeciwnika, tak mi się wydaje. Teraz muszę wprowadzić wieżę na f8. Ewentualnie gdzieś tam poszaleć hetmanem. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Dobra, hetman tu mi będzie strzelał, tu mi strzela. No ale dobra, chyba wieża f8 jeszcze. Tu zawsze skoczek d7 z obroną. Teraz w ogóle grozi bicie na h5. I tutaj będzie atak, więc to wygląda dobrze. W ogóle tutaj jeszcze można, dużo rzeczy teraz się dzieje. Przeciwnik ma 20 sekund, więc się na pewno pogubi. Tak mi się wydaje. Wrócił. No to się gubi, bo... Tu oczywiście jest szach, to ja wrócę. Pionek wzięty, wieża atakowana. Nie zauważy ty. Tą wieżą nie odejdzie. Założę się, że nie odejdzie. Haha, właśnie, nie widział. Ciężko było dostrzec. Na pierwszy rzut oka. A tu mi teraz chce się władować skubaniutki. No to co? Nie wpuścimy go. Już mogę zagrać jakiś taki ruch, myślę nawet obronno, czysto pasywny. Tak sądziłem, że będzie tu próbował. Już przeciwnika tutaj. A, tu mi jeszcze dał szacha. Ok, wiążemy. Oj, wieżę podstawiłem, to teraz ja się... A, nie wziął! Nie wziął wieży! Jak cudownie. Widzicie, co się dzieje? Ja mam jeszcze minutę, a podstawiam sam wieżyczki. No to mały farcik na końcu, ale punkt jest punkt. Uch, trzeba się otrząsnąć. Skoczek D3 widełki, bądzowy, w którym momencie? Aha, no oczywiście, zobaczcie, jaka ze mnie ślepota. Oczywiście, masz rację. Skoczek D3, no przeciwnik grał jeszcze słabiej.
Wow. Taktyka. Taktyka. No dobra, no cóż, nie widziałem. No widzicie, słaba forma. Cóż zrobić? Moi drodzy, z racji tego, że jest nas tak dużo w tym momencie, jeszcze raz ogłoszę, że będzie organizowany turniej szachowy w Olsztynie dla osób dorosłych. Jeszcze nie wiem, którego to będzie. Prawdopodobnie 13 listopada, tak planuję, ale komunikat będzie pod koniec tego tygodnia. Zachęcam serdecznie do składki na ten turniej. Nie musi to być nawet 1000 zł, ale jak cokolwiek się uzbiera, to będzie zawsze miło co do organizacji. No i myślę, że będzie bardzo fajnie. No, już dogadałem się z lokalem. Będziemy sobie grać w szachy, będziemy rozmawiać, jakieś tam różne rzeczy się będzie na pewno ciekawe robiło. Dla dorosłych, no bo dla dorosłych, no cóż mogę powiedzieć, gdyż ten turniej będzie rozgrywany w pewnym, no, barze na Starym Mieście w Olsztynie. Znaczy to bar, to akurat będzie klub bilardowy, więc godziny będą raczej popołudniowe, no więc dla dorosłych tyle w temacie. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam do donate'u, wykrzyknik donate, a jeżeli nie, to bardzo miło będzie, jak ktoś przyjedzie. Liczba miejsc ograniczona do 40. Dziś miałem obgadane, jest 40 miejsc. Oczywiście kibice dorośli jak najbardziej mogą też przyjść bez zapisów, więc myślę, że będzie sympatycznie. Szykuję dla was puchary, nagrody. Jeszcze jakieś tam ciekawe rzeczy, muszę to dopracować. Myślę, że będzie sympatycznie. Przez Chess Arbiter nie będzie można się zapisać. Zapisy ruszą, jak ogłoszę komunikat na Facebooku, więc kto pierwszy, ten lepszy, moi drodzy. No wiem, że to tak, no, chyba uczciwie, no bo ciężko to zorganizować inaczej. Dam znać jeszcze spokojnie. Teraz już uprzedzam, żeby się przygotować. Kto jest na streamie na żywo, ten ma, no, po prostu większe szanse, powiedzmy, bo wiecie już, że to się ukaże niebawem. Będzie można tam śledzić i próbować to ogarnąć. Właśnie tutaj pisze jeszcze do mnie sędzia. Okej, bo z sędzią też ustalałem. Dobra. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, jeżeli będziecie mieli pytania, to bardzo proszę, będę już tutaj odpowiadał. Na symultanie, jakie były wyniki? 37 osób grało, 3 porażki, 3 remisy. Mistrz międzynarodowy, druga runda, Kazachstan. Jedziemy, moi drodzy, jedziemy. Ok, E4. Poczęstujemy go obroną nowoczesną. Dobra reakcja, zagramy sobie gońcem. Tu mi chce palnąć skubany. No dobra, zagram B6 po prostu. No zagram C6. Nie rozumiem tego ruchu. Ok. Go. To dosyć szybko gra mój przeciwnik. Takim planem sobie. A jeszcze pionka tutaj mogę wziąć. No teraz już nie mogę. Dobra, tu się przerzucimy skoczkiem na E4 i pozycja mi się bardzo podoba. Skoczek tam coś będzie szalał, no wiadomo. My też będziemy atakować. Co ten skoczek chce mi zrobić? Tu będziemy G4 się rozpychać. Ostro, ostro idziemy na niego. Nie ma tutaj się co szczypać. Czy teraz jest możliwe bicie na F4? Ja pionkiem zbiję E5? Nie, nie jest chyba. Nie, raczej nie działa. Dobra.
Cofnął się. Idziemy na gościa. G4. Ok. Bardzo ten ruch mi się podoba, bo jak zbiję, zbiję tam. Skoczek G4. Bardzo mi się ten ruch podoba. Tylko czy on jest dobry? Nie za bardzo chyba. Się tutaj by się przydało trochę pomyśleć. Ale chyba muszę tak zagrać. Dobra, ryzyk fizyk. Spodobał mi się ten ruch, tak gram po prostu. Żeby tam skoczkiem na G4 się ładnie ustawić. Trochę puszczam tu EF5. No właśnie. Takie to jest małe ryzyko chyba, ale trzeba próbować. No właśnie, właśnie. No właśnie, nic z tego nie mam pożytecznego. Dobra, trzeba próbować tutaj szarpać. Zapewne bardzo niepoprawnie to wygląda. I to jest niepoprawne. Ale trzeba próbować coś. Inaczej on tu zagra wieżą, będzie mnie zaraz pionka chciał zbić. Za mało czasu, trochę nie ta forma. Myśli. Niechaj myśli. Dobra, tu mi się załaduje. Obijemy. Okej. Widzę pewną koncepcję. Jak on mi zagra B7, to ja to zbiję. Jak on zbije na C3, dam szacha, wezmę pionkę na E4. No i tak będę coś tutaj może go próbował oszukiwać. A jednak nie. Jednak nie. Dobra, to teraz idziemy. Tak, hetmanem bronimy przy okazji. U, tego nie widziałem. Teraz bardziej mi się chce tego pionka zbić, jeżeli on odda gońca. No właśnie. Hop. Już jest chyba mój teraz. Król H1, hetman E3. Jak on ma się bronić przed biciem na G3? I jeszcze będzie groziło bicie skoczka, potem skoczek F2 ze zdobyciem dwóch figur za wieżę, też technicznie by była wygrana. To chyba jest mój. Aj, zasłonił się tutaj, cwaniaczek. Ale to ja mam koniec H6 i tutaj zaraz się władujemy. Partia jest wygrana, moi drodzy. To jest wygrana pozycja. Tylko nie mów hop nigdy, panie szachusiu. Zaraz, biję do końca i C2. Tak. Jest mój. Mamy to, moi drodzy. Gość 2800. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, ale się nie cieszmy tak mocno. Ale dawno tak już nie zacząłem 2 z 2 w Title Tuesday, więc jest bardzo, 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 bardzo dobrze. No, mamy gościa, obrona nowoczesna, zamieszane. Pewnie tam było coś gorzej, ale to silniki, niech się o to martwią. Punkcik. Punkcik jest punkcik i to jest takim, no, można powiedzieć, czeskomowy ranking całkiem przyzwoity. Dzień dobry. No, nie było takie łatwe pokrzywa, nie było takie łatwe. Tylko tak łatwo się ogląda zapewne.
A właśnie, to teraz Hikaru, prawda? Dwa z dwóch jest duża szansa, że trafię na jakiegoś tam. Ale by było. Zobaczymy, zobaczymy. No tak, arcymistrzowie. Arcymistrzowie mile widziani, oczywiście. Przypominam, moi drodzy, turniej na żywo odbędzie się w Olsztynie. Tutaj zrobimy składkę na organizację tego turnieju. Wiem, że będę was tym spamował. Wykrzyknik donate, jeżeli ktoś ma ochotę rzucić złotóweczkę. Zachęcam serdecznie. Byłoby bardzo miło. Mamy już 1% zebrany, aczkolwiek nie musi to być cała kwota, jaka by nie była, wszystko pójdzie na organizację. I tyle. Więcej szczegółów w weekend, moi drodzy, na Facebooku, na YouTubie, no może shorta zrobię jakiegoś na ten temat i tyle w temacie. Także myślę, że będzie bardzo sympatycznie. Będzie okazja też się spotkać z wami na luzie, większym luzie, z widzami, także będzie miło. Dzięki serdeczne, to Malo, za powodzenia. Czy jakiś rekord? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Byłoby miło. Najlepsze tempo, na najlepszym tempie, jaki mam ranking? Nie wiem, szczerze mówiąc nie patrzę kompletnie na ranking, ale przypuszczam, że taki jak tutaj. 3 minuty plus 0 to taki chyba mój najlepsze tempo, jeśli chodzi o grę w internecie. Dzień dobry, Soul, witam cię serdecznie. Data, jaka data? Bardzo się zastanawiam nad 13 listopada w sobotę albo nad 12 listopada, jeszcze to muszę ustalić, bo to jest długi weekend, więc myślę, że większość osób będzie miała wolne. Też na to muszę spojrzeć. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Z terminami właśnie jest ciężko. Pomyślimy, ale to już za jakiś miesiąc, moi drodzy, około. Czy na przykład jak twoja mama dopiero zaczęła uczyć grać się w szachy i wie tylko jaka figura chodzi, to mogę z nią grać na przykład karokana? No możesz, wszystko można grać, oczywiście. Chyba że chcesz trenować swoją mamę, no to graj jakieś tam schematy włoskie może, żeby tam bardziej otwarte pozycje były. Z silnikiem na Lichess nie wiem, czy nie grałem czarnymi, nie pamiętam. Może kiedyś zagram, dlaczego by nie. Grałem chyba na liczesie czarnymi. Już nie pamiętam, bo kilka razy już to było. Tury na tory. Będzie turniej szachowy w Olsztynie. Tyle w temacie. Jak ktoś ma ochotę się dorzucić w donejcie na organizację turnieju, bardzo serdecznie dziękuję. Runda numer 3. Aleksander Rustemow. Grałem z tym panem. Bardzo silny arcymistrz. Niestety nie jestem Nakamura. No ale co? Trzeba będzie chyba go tam jakoś poczęstować. Zbił, ale szybko to zrobił. Dobra, E4. Przepraszam, najmocniej. Herbatka. Okej, okay, to grałem już. To już grałem. To już kiedyś grałem. Pytanie, co dalej, tak? Nie pamiętam za bardzo tutaj idei, jak to rozgrywać. Wiem, że coś takiego można grać. Jeszcze roszadę muszę zrobić. Tutaj skoczek na C4. To niech sobie wchodzi. Tego gońca może mi sprzątnąć. Tu się wszystko ładnie, dobrze trzyma. Jakaś wieża C1. Będziemy co próbować go. No, roszadę trzeba zrobić. Ja w zasadzie tego otwarcia czarnymi nie za bardzo rozumiem. Znaczy, nie mówię, że ono jest złe, ale jakoś tak tutaj za ciasno czarny ma według mnie. Zawsze miałem tutaj dobre wyniki w tych partiach. Teraz kwestia, czy... No właśnie. No właśnie, zagramy tak. Jakieś tutaj opcje, chociaż E6 jest. Ale wprowadzimy sobie wieżę. Albo długą w ogóle będę mógł spróbować zrobić. Tu wpuszczam skoczkę. On na pewno myśli nad takimi ruchami, więc zaczynam tu się powoli pultać. Dokładnie, bez sensu. Trzeba było zrobić od razu roszadę. Chociaż z drugiej strony skoczek z C6 już tu nie podważa mi pionkę na D4. E6, ok, no to roszada jest obowiązkowa. Za chwilę tutaj. Ok, zagramy wieża D1. Jak go tutaj sprytnie wyrzucić z pozycji? Dobra, tak zagramy. Jak już mówiłem, tego gońca oddam, żeby bronił mi bardziej pionkę, więc to można zrobić spokojnie. Dobra. Zagramy tak. Ten ruch na pewno nie zaszkodzi. Znaczy na pewno, nigdy nie wiadomo.
Będziemy próbować. Tak, zagramy A4, żeby się tam rozpychać. Wiadomo, skoczek ma dobrą placówkę, to się zgadza. Aha, bo będę mógł teraz zagrać tak i potem spróbować zbić tu, żeby on odbił pionem. O! Tak zagramy. Aha, bo on odbije mi teraz tym pionkiem. On mi tym pionkiem odbije. No dobra, odbijaj. Cyk. Cóż to za pozycja jest? Moje piony trochę poszły do góry za wysoko. A6, czy to będzie dobry ruch? Spróbujemy F4. Podoba mi się pozycja czarnych, niestety. No, spróbujemy G4, a H5 dostanę. To go zablokuje. Dobra, chcę wymienić hetmany. Ok, to zdążę zagrać F5. Skoczek na F4, bicie, bicie. W porządku. Myślę, że król H1. Co on tu chce mi zrobić? Zastanawiam się nad F6 w ogóle. Nie, no dobra. Spróbujmy tak. Okej, tu trzeba uważać. Skoczek G3. Czasu więcej. Dobra, to mnie przygwoździł nieco. Z planem tutaj wieża F7. Tu puściłem. Wiem, te piony, pionki mam słabe na D4 i A5. Bardzo słabe. Dobra, wracam. Właśnie, właśnie. Zaatakujmy. Będzie mi tutaj męczył w końcówce. Skoczek H5, skoczek na F4. Tego piona męczyć. No ma 30 sekund, więc może gdzieś tutaj jeszcze się uda przeciwnika trochę oszukać. Chociaż będzie ciężko, bo on ma końcówkę względnie prostą. Teraz skoczek na F6 się tam ustawia i spróbuję pionka męczyć. O, właśnie. Tego mi skosi, nie? O, czy ta skoczkówka jest lepsza moja ze względu na tego piona? Nie wiem. Ale podprowadzę go nieco wyżej. Aha. Mam za karę. Nie jest to prosta gra.
Jest to bardzo ciężka sytuacja dla mnie. Decyzja. Walczymy o remis, moi drodzy. No to remis mamy. Ok, remis z arcymistrzem. O, trzeba być chyba zadowolonym, nie? 2,5 z 3, jest dobrze. Jest dobrze. Alex Rustemow, silny arcymistrz. Pewnie coś tam może było lepiej, ale nie analizujmy tego. Póki co skupmy się na kolejnej rundzie. Wow. Ale fajnie, że jest Was tak dużo. Dzięki serdeczne za obecność. Mamy prawie 200 ludzi na żywo. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Serdecznie wszystkich witam. Zachęcam do donate'a na organizację turnieju. Wiem, że to jest już nudne. Spamuję trochę, ale muszę się co jakiś czas przypomnieć. Organizacja turnieju na żywo. Moi drodzy, jak ktoś ma ochotę się dołożyć, serdecznie dziękuję z góry. Ktoś ma ochotę przyjechać, to będą zgłoszenia, też będzie wszystko na Facebooku, w shortach jakoś zrobimy na YouTubie. Śledźcie sociale, moi drodzy. I jakoś tak w sobotę, w niedzielę coś tam będzie już wiadomo. No zawsze jest fajnie, Marin, jak się wygrywa, jak się niestety przegrywa. Tydzień temu miałem fatalne tak Let Tuesday, fatalne. Chociaż były gorsze. Dlatego te 2,5 punkta teraz, 2,5 punktu na 3 to jest świat i ludzie. Remis, Fonis. Remis tutaj mieliśmy. Czy ktoś jeszcze gra? Jeszcze grają. Jeszcze grają. Kilka partii trwa. Dobra. Czekamy cierpliwie na kolejną rundkę. Ciekawe, jak tam idzie naszym polskim streamerom, zawodnikom. Tak patrzę, że Damian Leftak streamuje, ale chyba nie ma Dawida. Szpara nie ma. Hikaru nie gra? Hikaru gra. Hikaru gra. Zaraz, moment. Hikaru gra Tight Let Tuesday. Gotham Chess również gra Tight Let Tuesday. Ale to mówię teraz o polskich streamerach. Że mało nas dzisiaj, mało nas. Oj. Herbatka u tatka, moi drodzy. Lecimy zaraz z rundą numer 4. Jest dobrze. Jeszcze jedna partia trwa. Ciekawe. Czy to jest remis? Czy czarne mają szansę wygrać? Z tym pionkiem to chyba jest remis. No czarne próbują, bo jak czarnym się uda tego pionka zdobyć, to teoretycznie można próbować wygrywać. Tylko ta pozycja jest teoretycznie chyba też remisowa. O, właśnie. Ale jest król C5. Ale jest bicie wieży! Ajajajajajajaj. To się porobiło. Dobra, runda numer 4. Aleksander Moskalenko, drugi arcymistrz. Świetnie. Jedziemy. Dobra. Coś ostatnio widziałem, jak Alfa Zero grała ta partia. Akurat tak nie było. Dobra. Okej.
Wszystkie figury grają, mi się to podoba, jestem bez piona, a figury są bardzo atrakcyjnie ustawione. A zaraz, jest wtrącenie, ale to może ja tak wtrącę w takim razie. Masz się męcz. A zaraz mi zbije tu. Co ja zrobiłem? No dobra, ale wziąłem gońca silnego. Ok, mam teraz wtrącony ruch taki. No nie zawaham się go użyć, tu goniec mi się bardzo przydaje, tylko muszę uważać na taki ruch. Aha, to skoczek E4 wtedy. Tu bicie nastąpi. No muszę tak, nie mam wyjścia. I muszę tak. W ogóle mega rozwój, ale... No właśnie, ale... Ale to może być mało. Pytanie, czy bić skoczka. Tak, zagramy. Ale się partia zrobiła. Skoczek C3 nie działa, bo bije hetmana, mi bije. Ja gram goniec E7, biorę jakość. Skoczek wyjdzie, to tu zbijam. To się wszystko trzyma. Tego pionka zdejmę, to będzie też dobrze. Będę miał wtedy dwa piony mniej, teraz mam trzy piony mniej w ogóle. Strasznie niestandardowa sytuacja. Okej, okay, biorę piona, bo brać trzeba. Dobra. On mi tu fika niestety. Chyba muszę wziąć. Strasznie nie chcę tego robić, ale muszę. Zaraz, a może tutaj jest jakieś kopnięcie. Mogę też zagrać. O. Mogę i nie mogę. A mogę też tak zagrać. Zatrzymać tego gońca i spróbować poatakować go. Może większa ilość figur będzie przydatniejsza w tym wypadku. Strasznie ciężko to stwierdzić. Skoczek F6. Skoczek F5. Już się motywy jakieś pojawiają. Te skoczki w zasadzie stoją dobrze. Strasznie ciekawa partia się zrobiła. O, widzę dla siebie szansę. Hop. I bić tutaj? Czy ja to wygrywam? Niech mi ktoś powie. Trochę się podjarałem, powiem szczerze, bo jak zbiję pionek, jak zbiję tu, to daję mata, ale hetman E6 jakiś widzę jeszcze. Już jakieś szachy, jakaś figura więcej chyba tutaj jest. Troszkę się podjarałem, muszę przyznać. Jak zbiję skoczek na D5, to na G7 walnę. Króla odkryję. O! Czy to się uda? Nie chcę za bardzo tutaj się podjarać. Ale robi się naprawdę interesująco. Tam jeszcze mógłbym na F6 zbić i wygrać, bo na C6 miałem bicie, brałem jakość, ale spierdzieliłem. No a czy było chyba lepiej? To bicie chyba jest gorsze od bicia na F6, ale strasznie ciekawa pozycja. Dobra, tak sądziłem, że on tutaj będzie czesał mi w ten sposób, ale może zbić to gońcem. W ogóle jeszcze taki ruch istnieje. Nie, taki ruch nie istnieje. Bijemy skoczkiem, atakujemy. Ok, wszystko przewidział, skubany. Tak. Hetmana sobie zasłoniłem, co ja zrobiłem? Bez sensu pograłem teraz. No właśnie. No właśnie, ta niewykorzystana sytuacja. Świadomie oddaję pionkę na F4. Nie tym gońcem zbiłem. Dobra, ale muszę o tamtym zapomnieć. Oj, to stoi bardzo niestandardowo. Mega niestandardowo. Trzeba i też niestandardowo grać. Na gońca A6. A co tam? Szach. Szacha nie widziałem. No to jest wtopa, no bo tu mi bije z szachem. Ojejku, taka piękna partia, słuchajcie. Taka piękna partia. Dobra, poddajemy się. Niestety się poddajemy. Aż muszę zobaczyć na silniku, jak to wyglądało, bo to.
ta pozycja, jestem przekonany, że miałem wygraną. W ciemno mówię, że była wygrana. Szkoda tej partii, tak, szkoda, bardzo. Pomijając tutaj debiut, bo to jest wszystko jeszcze w jakieś tam warianciki. Tu może pograłem gorzej. Ten ruch był ciekawy. Tak, to był gorszy ruch, a nie, no tak na zadymę, cyk. Skoczek, tu działa wszystko, wieża B1. Skoczek D5, już mam lepszą. Skoczek E8, bo trzeba być Carlsenem, żeby grać takie ruchy. A cały czas jest wszystko dobrze. Patrzcie, już mam plus 2. Mega, mega pozycja. W ogóle wiedziałem, że to jest lepsza, a ja zbiłem. No to widzicie, to się łatwo mówi. Skoczek F5 i stoi wyśmienicie, potem hetman G4. Wow. Wszystko wchodzi. Skoczek D5, tak. I teraz wieża E8. Jednak równą pokazuje, a nawet lepszą czarnych, tak? I co, nie mogłem zbić? Nie mogłem zbić tak? Co by było, jak tu skoczek i bije tu? Aha, wieża D8, w jest trącenie. Okej, okay. To jestem trochę uspokojony, bo wieża D8 nie widziałem na końcu, więc wybór był chyba lepszy. Tak, tak. A jednak tu czarne się trzymają, jak widać. F3 bez sensu. Wieża D2. Chodzi o to, żeby ten hetman miał swobodę. No ale tu się czarne bronią. G4 też ciekawe. Żeby skoczek miał odskocznie. No tak, można było jeszcze próbować mieszać. F4 to już bzdurka. No i tu już ciężko. Tu już podstawka. Tak nawet mata w trzech mi dawał, w dwóch. Okej. No tak, bo jak król G1 to jest mat na H3. Ładny mat. A jakbym widział tego mata, to bym dał mu tego mata wykonać. No nie widziałem. Dobra, okej. No cóż, szkoda tej partii, ale najważniejsze, słuchajcie, że był potencjał, nie? 2,5 na 4. Dobrze jest. Walczymy dalej, teraz mamy krótką przerwę, to was pospamuję. Będziemy robić turniej na żywo, moi drodzy, w Olsztynie, dla osób 18+. Już zapraszam, szczegóły pojawią się w weekend. Zachęcam również do składki, donate, wykrzyknik donate na Twitchu. Okej, no czekamy cierpliwie. Listopad to będzie prawdopodobnie, znaczy rozważam listopad 12-13. System Averbacha, tak, bardzo ciekawy. Może kiedyś nagram o tym materiał. No dobra. Jest czas na pytania, moi drodzy, na rozmowę z wami, bo teraz 2-3 minutki pewnie to potrwa, zanim będzie runda numer 5. Więc odnośnie tutaj jakichś spraw to zapraszam. 14 listopada masz urodziny, więc nie wiesz, czy się załapiesz. No bo 12 to jest piątek, 13 to jest sobota. Zobaczymy, czy w tym terminie coś się uda ogarnąć. A takie mam pytanie, może ktoś z was jest szachowym sędzią i chciałby przyjechać na ten turniej posędziować? Byłoby zacnie, bo tutaj mam oczywiście świetnego sędziego, tylko chyba terminy coś nie będą nam się zgadzać. Tak wstępnie, bardzo wstępnie pytam, może ktoś tu jest sędzią? Fan liczę się. Nie będę opowiadał, kogo nie darzę sympatią. Po co takie pytania? Odpowiedzi są też zbędne. To takie szukanie trochę afer, mi się wydaje. Bez sensu. Najdziwniejsze otwarcie to otwarcie orangutana. Tak, ciekawe. Znaczy ciekawe, no dziwne, oczywiście. Gambit butapesztański jest już bardziej grywalny, bym powiedział.
Największy ranking, Patrox, pytasz o największy ranking w Realu, mniemam. 2374 to był mój najwyższy ranking już dawno, dawno temu. Gambit Coca-Coli? Pierwsze słyszę. Ale była bardzo ciekawa partia z tym Aleksandrem Moskalenko. Naprawdę bardzo mi się podobała, mimo porażki. Ulubiony arcymistrz w historii? Myślę, że na pierwszym miejscu mimo wszystko, no ciężko tak generalnie stwierdzić, ale myślę, że Roberta Fischera tutaj bym na pierwszym miejscu jednak postawił. Najwyższa wygrana z rankingiem na żywo, też mniemam, że w partii klasycznej. Na pewno był to ranking powyżej 2500. Z 2600 rankingami miałem bardzo mało przyjemności pograć. Ciężko stwierdzić. Na pewno był to arcymistrz z rankingiem 2500. Ulubiony szachista wszechczasów, to już pytałeś. Aha, nie, ktoś już pytał. Raczej Robert Fischer. Genialny. Genialny szachista. On walczył z całą armią rosyjską szachistów. Pojedynkę. To było coś wspaniałego. W tamtych czasach to było aż nieprawdopodobne, że jeden człowiek jest w stanie tyle zrobić dla szachów. Znaczy, chodzi mi o to, że dużo wariantów przerabiał sam i bez pomocy. Nie wiem, czy niczyjej, ale głównie samodzielnie to robił. Ile ja mogę znać debiutów? Ciężko stwierdzić, dużo. Dużo debiutów, dużo otwarć, ale nie aż tak bardzo dogłębnie. To zależy, jaki debiut również. Sporo, sporo. Tak powierzchownie to bardzo dużo. I dzień dobry, jak tam leci dzień? Dobrze leci dzień. To tak 200 elo więcej. Nie wiem, Kysio, o czym teraz mówisz. Fischer najlepszy. Grałeś kiedyś atak Komara? Korwinie, bardzo ciekawe pytania zadajesz. A jeśli chodzi o obronę królewsko-indyjską, E5 czy C5? Co wybieram? Wybieram E5. Czemu na Twitchu jest tak mało filmów zapisanych? Bo mało streamuję, raz w tygodniu póki co. Jeżeli coś takiego istnieje, Korwinie, jak napisałeś wcześniej atak Komara, to daj jakiś dowód. Publikacji albo czegokolwiek. Obrona dwóch grzejników. No właśnie, tutaj można wymyślać i wymyślać. Powiem ci, Fanli, ja też sobie zazdroszczę, że grałem z Carlsenem. Mimo, że to by były bulety. No, byłem nieświadomy, ale tego, że z nim grałem. Ale to jest jednak fajnie, fajnie. Fajna pamiątka. Może jeszcze kiedyś się uda. Aha, okej, Kysio, dzięki. No tak, tu się wygrało z zawodnikiem 200 elo więcej. Jaki cel na dziś? Świetnie się bawić, dobre partie rozegrać. 2,5 punkta, jestem bardzo zadowolony, mimo tej porażki tutaj, która jest na ekranie, bo partia była bardzo dobra i napędziliśmy trochę stracha arcymistrzowie na pewno. Komu kibicuję na Mistrzostwach Świata w listopadzie? Jednemu i drugiemu tak naprawdę. Lubię i Magnusa, i Niepomniaszczego. Niech wygra lepszy po prostu. Obrona spalonego dorsza. No naprawdę, te nazwy macie bardzo ciekawe, tylko czy to się przejawia na ruchy w szachach? No raczej nie. Pytanie, czy będę dziś oglądał mecz Albania-Polska? Pewnie nie będę, bo już, o Jezus, jak dawno telewizji nie oglądałem i meczu żadnego. Mam troszeczkę inne zajęcia w tym momencie. Jakie jest danie, któremu nie możesz się oprzeć? O, Reddit! A to jest dobre pytanie, bo ja jestem smakosz, niestety. Dużo na pewno jest takich dań, ale ostatnio w wakacje udało mi się zrobić... Znaczy, to nie jest moje zdanie, tylko innych, bo nie zrobiłem tego dania tylko dla siebie, więc przepyszne było akurat. I to tak z pamięci w ogóle, intuicyjnie zrobiłem spaghetti z krewetkami, polane tam winem, jakieś tam przyprawy i tak dalej. Wyszło genialne, przynajmniej mi smakowało genialnie, no inni też zachwalali, więc spaghetti bardzo lubię, a w różnych postaciach, no wiadomo, jak każdy, pizza, te sprawy, a coś takiego normalnego, standardowo chyba, dobra pomidorowa nie jest zła, a to o jedzeniu nie będziemy może gadać, bo człowiek się już głodny robi, a ja na diecie, moi drodzy, na diecie, paskudnej diecie,
No ale trzeba czasami. Od kiedy gram szachy? Od 5. roku życia. Od 5. roku życia. Atak komara. Następuje po ruchu d4, e5, d bije i Herman h4. Naprawdę, Korwinie, to tak atak komara? Nie, nie wierzę w nic takiego. A może, nie wiem, nie znam się na szachach za bardzo. Orzech musi być. Orzecha nie jem akurat teraz. Turniej dla widzów. No tak, 25 tysięcy subów przekroczyło. Przekroczyliśmy, więc z tego miejsca serdecznie dziękuję. Nie mam kiedy tego turnieju zorganizować. Znaczy, mogę go odpalić, ale nie zagram wtedy. Więc wszystko zdążymy, słuchajcie, wszystko zdążymy. Z jakiej dzielnicy Olsztyna jestem? Mieszkam na osiedlu Mlecznym. Dobra, powoli się zbliżamy chyba do rundy numer 5. Zaraz się w każdym momencie może odpalić. No nie, w czwartek nie gram na razie w tej lidze internetowej, ale serdecznie zachęcam do gry. Pozdrowienia z generałów. A pozdrawiam generałów, pozdrawiam. Nie, nie, nie. Mój syn nie gra w szachy. Dobra, moi drodzy, partia. Partia. Mistrz międzynarodowy. Serbia. Lecimy. Trzeba się skupić. Dobra, skoczek C3 to tak. Wyprowadźmy po ludzku figury. Dobra, to już nie są moje schematy, ale grać trzeba. A, ładnie się dobiera do centrum. Trzeba przyznać. No dobra, zbijemy to. Zbijemy, zagramy C6. No i to jest taka trochę obrona karokan, bym powiedział. Trochę mi się nie podoba ta pozycja. Nie jest w moim stylu. Będę kombinował. Spróbuję gdzieś tu przeciwnika oszukać. Tylko gdzie? Roszada jakaś by się przydała. Trochę się obawiam jakichś poświęceń albo ruchu G4. Właśnie. No to król F8 i mamy wygraną pozycję. Przecież no. Przecież to oczywiste. On mi zagra G6 skubany. Ja mogę tak przecież. Ładnie hetmana na F5 wstawić. Okej. Okay. To H5. Przyblokujemy, potem G6. Ja bym na jego miejscu zagrał G6. Ok, będzie się tam przerzucał. Gramy G6. Skoczek E3, wiadomo. Żeby mi ten hetman się tutaj nie zaplątał przypadkiem. No to na A5. Aj, podstawiłem tutaj gońca. To znaczy, to nie jest podstawka oczywiście, no ale może mi go sprzątnąć. W sumie, zbieraj go. Gramy tak. Pozycja nie jest taka komfortowa, niestety. Dobra, zbił. Trochę luzu. Trochę luzu się przyda. Aha, ojejku, muszę zejść, bo tutaj D5 było bardzo groźne. Jeszcze dostrzegłem, na szczęście, w ostatniej chwili. O, ostatniej chwili. Tutaj jakiś skoczek C5, nie, goniec A3, muszę uważać. Okej, no to hetman D5. Coś będziemy próbować straszyć. Dobra. Tutaj? To wygląda dobrze. Nie, bo mi po prostu zbije. Dobra, wieża C8. Twarda obrona.
Tego skoczka, jakbym stawił na F5, byłoby rewelacyjnie, tylko jak to zrobić? Mogę tak. Tylko po co? Otwiera diagonale. Słusznie, słusznie. Dobrze to wykombinowałeś, mój drogi przeciwniku. Zbijmy to skoczkiem. Tutaj grożę takim strzałem teraz. Tu grożę strzałem. Zresztą jak się otworzę za bardzo, to też nie będzie to raczej dobre. Ale grożę, grożę. Nawet takim ruchem grożę teraz. O, właśnie. To będzie już konkret. Bo jak hetman się dostanie z gońcem na diagonale... Bądź mądry i to pytanie, czy to tak zagramy. Jednak się trochę obawiam brać tego piona. Tu w razie czego mam jeszcze strzał. Tu piona dodaję oczywiście, ale to mogę tak później. I będę stał chyba przyjemnie. Tak mi się wydaje. Jak z czasem, równo, równo z czasem. Myślę, że mam dobrą pozycję. Pion z pionkiem więcej. Myślę, że dobra pozycja, tylko nie podstawić niczego. No C5. Już hetman tutaj nie może się nigdzie załapać. To było ważne. Dobra, on się tutaj chce rozpychać. Słusznie. No bić muszę. Tutaj nie może, bo mam cały czas tu strzał. Co? Ale podstawiłem, bo mi gra wieża E8. No nie mam wyjścia. Ładnie mnie załatwił taktycznie. No jeszcze spróbujemy uaktywnić wieżę. Tam na jedynkę wejść. Będzie to bardzo trudne. Jak go tu oszukać? Tak. Tak i tak. Czy to jest w ogóle możliwe? To nie jest możliwe. To pionem idziemy. Wieża musi stać na posterunku, bronić króla. Ciężkie czasy nade mną przyszły. No nie, to jest wtopka. To jest wtopka. Za duża aktywność. Masakra. Pionek, ale... Król jest zakleszczony strasznie. Oczywiście będę próbował. Już mam za mało pionków. I mało czasu. Słabo to widzę. A, mat na h8, ok. No, trudno, trudno, ale już wam powiem, że partia była w pewnym momencie zapewne wygrana. Tak czułem, tak czułem. Tutaj trochę poprzestawiam. Zrobię to dosyć szybko. Jak już tego pionka mi oddał, przypuszczam, że miałem lepiej. Tak, zobaczcie, duża przewaga. Czysty pion. Tylko wytrzymać presję. A, mówiłem, żeby stanąć skoczkiem na F5. Zobaczcie, jaka była szansa. Jaka prosta szansa. Sobie tak zagrałem. Tak, tu już cały czas wszystko stoi dobrze. F5, tego ruchu nie widziałem.
No dobra, ale skoczek C3 to bardzo trudny ruch. Jak tak można zagrać? Nie kumam za bardzo. Tak, ha, dobra, tutaj już podstawka, nie? To jeszcze tak można było próbować. To ładnie mi tutaj. To teraz coś trzeba było mądrego zagrać. No można było A5. Zagrać A5. Zobaczcie, jak to się trzyma. Hetman D4 bym rozważał. Wtedy C5. No pewnie. Ajajaj, szkoda. Szkoda, nie widziałem motywu F5. No i tyle w temacie. Tu mnie przeciwnik już oszukał. No dobrze. Mówi się trudno. Dalej 2,5 na 5. Chociaż przeciwnik był do machnięcia. No dobra, trzeba się wziąć do roboty. Korwinie, już wystarczy może tych pytań osobistych. Nie będę na nie odpowiadał. Jak o szachach chcesz porozmawiać, to bardzo proszę. Polskich ogórków na razie nie gram również. Czasu, słuchajcie, czasu. Ciężko z czasem, z energią przede wszystkim. Nie da się wszystkiego ciągnąć na dobrym poziomie i gry, i szkoleń, i życia, wszystkiego. Sami pewnie niektórzy z Was o tym wiedzą. Zresztą jak będę grał, to pewnie będę grał w swoim klubie na Liches. Czy zagrałbym z Tomkiem Jaskółką? Myślę, że zagrałbym. To nie jest problem, tylko też nie wiem kiedy. Na jakiej podstawie stwierdzić, kiedy partia była dobra? Patrzeć na błędy, ich ilość, na dokładność, czy może jakoś inaczej? No, na błędy przede wszystkim, ale też ocena sytuacji pod kątem strategicznym. No i to myślę, że jest taka trudność dla niektórych osób, które jeszcze są na takim może początkującym etapie lub na samej, jakby to powiedzieć, na samym początku drogi szachowej. Jeżeli ma się taką kategorię, powiedzmy, tak mniej więcej oceniam, bo to nie zależy od kategorii, ale gra się na około drugą kategorię, pierwszą, to coś tam już strategicznego się mniej więcej uważam rozumie. No, trener jak coś wyjaśni, to można pewnie szybciej zakumać. No, szachy są złożone, dlatego też są takie ciekawe. Mistrz Fide, moi drodzy, jedziemy. Dobra, jedziemy. D4, D5, C4, C6. Co ja tutaj chciałem grać? Może zagramy tak. I gonimy gościa. Dobra, no i pułapka weszła, moi drodzy. To jest taka sprytna pułapka. Pozycja białych jest już dobra. Hetman H3. I okazuje się, że grozi nieprzyjemny ruch na C8, grozi bicie na G6. On będzie musiał odbić pionkiem z F, dlatego to jest takie istotne. O, tym bardziej teraz biorę pionkę na E6. Za darmożkę. Dobra. No i teraz mi się odpala jakiś system, żeby atakować. No to atakuję, no. A tu pionkę podstawiłem. Można grać E3 spokojnie, no. Dlaczego ja nie gram spokojnie w te szachy? Nie potrafię chyba wytrzymać. Zbijemy tu. Koniec B5, jakaś roszada. Tak po talowskiemu troszkę. I szybki rozwój. E5 chyba działa. E5 chyba działa. Zdobywam figurę. Tu jest związanie, tu jest atak. Czyżby miniaturka w 13, czy jeszcze przeciwnik będzie grał? Myślę, że będzie jeszcze grał. Dobry wieczór, Jagnie na grilla. O, dawno ciebie chyba nie było. No i co? Wygląda na to, że partia chyba będzie gładka, mam nadzieję.
z jakimś mistrzem FIDE rosyjskim. Dzień dobry. Nie widziałem tej wygranej narodnickiego z Caruaną. Sprawdzę, jeśli partia mi się spodoba, to wrzucimy. Dobra, biorę. Okej, no i roszada. I gra gitara. Jak wieża E8, to tutaj jest bicie i zdobycie kolejnego materiału. Za chwilę skoczek na F3, goniec F4 lub na E3, wieża C8. A tu jest już rozjazd. To tę partię to już chyba wygram, słuchajcie, już mówię w ciemno. No chyba, że jakiś misklik, ale to mam nadzieję, że się już nie zdarzy. To jest runda numer 6, prawda? Runda numer 6, ok. 2,5 na 5 w tym momencie, 2,5 na 5. Poddał, moi drodzy, poddał. 15 posunięć. Mistrz FIDE, 15 posunięć. Dziękuję bardzo. To mi się bardzo podobało. Wniosek jest prosty. Jak się zna czasem jakieś pułapki, dobrze debiut, to przeciwnicy mogą się pogubić. To jest żywy dowód. Ukłony w stronę Kamila, który mi pokazał ten sposób rozgrywania partii. Dzięki serdeczne. I udało się pierwszy raz to zastosować. Ile trzeba poświęcać dziennie czasu, żeby dojść do mojego poziomu, mając pierwszą kategorię? To jest bardzo ciężko stwierdzić. Ja myślę, że regularność jest bardzo ważna. Jak będziesz poświęcał 2 godziny dziennie na szachy tak uczciwie, to dziennie oczywiście, to myślę, że jest duża szansa. Czasami więcej. Ja miałem takie kiedyś, powiedzmy, nie chcę mówić wzloty i upadki, ale takie flow, że jak siadałem na przykład do szachów, to potrafiłem po 5, po 7 godzin dziennie siedzieć przez kilka dni, a potem kilka dni w ogóle nic nie robiłem. Znaczy, no, w zasadzie u mnie to zawsze codziennie coś było z szachami. No ale zdarzały się dni, gdzie nic się nie robiło, oczywiście. No ale regularność jest przede wszystkim bardzo ważna. I takie 2 godzinki dziennie, myślę, tak strzelam oczywiście, bo to ciężko stwierdzić, kwestia indywidualna. Szachiści siedzą po kilka godzin dziennie, tacy już zawodowi, no, po 4, 5, którzy trenują. Słyszałem kiedyś, że Chińczycy siedzą po 12 godzin dziennie, trenują, ci najlepsi na świecie. No wiadomo, że to nie jest tak dzień w dzień przez rok, bo to ciężko. Ile w tym taktyki? 2 godziny dziennie trening plus dorzuć do tego taktykę. No powiedzmy godzina na taktykę można poświęcić. Znaczy taktyki nigdy za wiele. To kiedy jest okazja, jedziesz tramwajem, autobusem, samochodem, w samochodzie w sensie, to warto. Warto wykorzystać ten czas. Gdzie moje punkty? Jakie punkty? Jakie punkty? Kto mi zabrał punkty? Wszystko się zgadza. Lojdata. W sensie jako pasażer miałem na myśli samochodem. Serio? 15 godzin siedzisz nad szachami dziennie, że czasami ci się zdarza? To kozak. Ale wiesz, siedzenie na przykład przed komputerem i patrzenie w partię lub granie w szachy, to ja tego tak nie zaliczam. Taki uczciwy trening przy szachownicy z książką, z programem komputerowym, nie wiem, z zadaniami z książki, to jest trening. Tak, znaczy, tak uważam. To jest większy wysiłek niż siedzenie i tam co jakiś czas gdzieś patrzysz na fejsa czy coś, się rozpraszasz, bo przypuszczam, że tak jest w dzisiejszych czasach, co u niektórych, no to wiesz, to można i 20 godzin siedzieć, nie? Jak nie na grilla? Ciężko mi stwierdzić, co mam na to odpowiedzieć. Chyba mi miło. Tak, kulturalny trening na drewnie, ale fajnie powiedziane. Dzięki, czysty pion więcej. Kulturalny trening na drewnie. Dobrze powiedziane. W dziesiątkę. Moi drodzy, przypominam o turnieju na żywo w Olsztynie. Będzie szansa się zobaczyć, zagrać sobie turniej dla osób dorosłych. Tylko i wyłącznie termin podam, wszystkie szczegóły podam za kilka dni na Facebooku. Proszę śledzić. 40 miejsc, liczba ograniczona niestety. Lokal tyle pomieści osób grających, ale więcej pomieści oczywiście osób towarzyszących, których zapraszam również. Myślę, że będzie sympatycznie. Polecam. Tutaj są donejciki. Dostałem dyszkę dzisiaj. Co by nie wpadło, będzie miło.
Tak, wiem, że spamuję, ale muszę trochę. Wybaczcie. Jak opiszę definicję, jak ktoś rozumie szachy, bo tak mówiłeś o Magnusie w ostatniej analizie. No ciężko, to musiałbym się zastanowić, bo to też nie jest tak z marszu, że ja ci odpowiem na to pytanie. Rozumieć szachy. W uproszczeniu, wiedzieć, w którym momencie dany pion lub figura ma stanąć, żeby pozycja była zadowalająca. Nie chcę tutaj regułkami strzelać, ale coś w tym stylu. Dobry wieczór, a witam Katarzynę, witam Katarzynę, witam, witam, witam. Właśnie, ciekawy jestem, ile pań tutaj mamy na czacie, bo Kasia, pani Katarzyna, Kasia jest tutaj ze mną od dawna i tu już dobrze pamiętam. Bardzo mi miło. Gdzie turniej? W Olsztynie, w Olsztynie. Tutaj mam, zobaczcie, organizacja turnieju szachowego 18 plus w Olsztynie. Zbieramy hajsik, moi drodzy, na organizację. Nawet jak będzie ta dycha, to i tak za tą dychę zorganizujemy. Marzenia trzeba spełniać, panie Korwinie. Do arcymistrza ciśniemy. Nie wiem, czy wiecie, mamy nowego polskiego arcymistrza. Oczywiście partyjka z Ekstraligi będzie. Igor Janik, no, trzecią normę wypełnił. Miałem z Igorem przyjemność być na Mistrzostwach Polski do lat 10. Uwaga, on ma teraz 21 chyba lub 2 lata. 20, 21 ma lat. To było 11 lat temu, tak. Tutaj byłem jego trenerem na 10-dniowych zawodach. Tylko to był taki mały epizod. Ja tu się nie uważam oczywiście za jego trenera, ale zawsze coś tam. Była okazja po prostu chłopaka przygotowywać do partii. Tak, nowy arcymistrz. 57. Będzie analizka z jego fajnych partii, bo grał nieźle na Ekstralidze niedawno skończonej. Kto miał najwyższy ranking na symultanie? 1800. To ranking drugiej kategorii, taki PZ Szachowski. PZ Szachowski ranking. Dobrze, 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 moi drodzy. Co tu się dzieje? To jeszcze grają, czy o co chodzi? Aha, bo ja tak szybko wygrałem i czekam teraz. No widzicie, dobrze się gada. Zaraz runda startuje. Magnus w wywiadzie jakimś mówił, że prawie zawsze posunięcie widzi po kilku sekundach, bo po prostu czuje, że to dobre posunięcie, tylko siedzi potem po 20 minut nad pozycją, żeby zweryfikować swoją opinię. No, coś w tym jest, tak, Wojtku, zgadzam się, coś w tym jest. Też poznałem takiego, bił ostatnio dwójkę po długim okresie gry o tę kategorię. Jest mocny, bo chłopaki w szachmat Zabrze generalnie są mocne, ćwiczy wiele godzin, ma 2800 w zadankach, spoko. Spoko, powodzenia. Nie można zrobić donate'a? Niemożliwe. Też pod panelem, słuchajcie, są takie ikonki. Donate można w to kliknąć, spróbować kliknąć albo wykrzyknik donate i tutaj też wyskoczy powiadomienie na liczesie. Na liczesie, na OBS-ie. Na czacie w każdym razie. Dobra, dużo dzisiaj gadam niepotrzebnych rzeczy, a może i potrzebnych. Czasem trzeba sobie pogadać, pewnie. Fajnie, że jest was prawie 200 osób. Było ponad nas 200 w pewnym momencie, ale dzięki serdeczne za tą frekwencję. Jest mi niezmiernie miło. Czekamy, czekamy na kolejne osoby. I na kolejną rundę. Jeszcze grają chłopaki. O, matowanie dwoma hetmanami. No nie, no to już widzimy zwyczajne znęcanie się nad przeciwnikiem. No nie można tak robić. Cały turniej czeka, tutaj przeciwnik będzie pewnie królem zasuwał. No tak. Aha, chce pobić pewnie rekord posunięć, ale bez pionków? Tak będzie ruszał królem, to w pewnym momencie remis nastąpi, jeżeli 50 ruchów się wykona bez bicia i bez poruszania się pionem. Bez sensu. A, bez bicia. No i teraz będzie kolejne 50 ruchów grał. No niesamowite. Za coś takiego powinni mu dać ostrzeżenie albo jakiegoś bana małego na 2 dni chociaż. No co to ma być, no? Przecież wiadomo, że umie matować zawodnik. Przypuszczam, że to jest ten 2299 na dole. No tak.
Nomad, okej. Całe szczęście, bo już tam wiecie, o co chodzi. Ale fajnie, 15 ruchów, partia. Tak można grać. Dobra, mamy arcymistrza. Nie znam. Gramy, moi drodzy. Brazylia. Fajnie, że tylu arcymistrzów dzisiaj. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Przypuszczam, że E6. G6, okej. Krikor? Nie wiem, bo po niku nie rozpoznaję, kto to jest. Tak myślałem, że tutaj dostanę ten ruch. Pytanie, co grać? Może po prostu E3. Nie wygląda chyba to za dobrze, ale niech już będzie. Chyba zbić na G6 będę musiał. Bardzo ostra pozycja, pewnie niepoprawna z mojej strony, ale to musi się coś dziać, no, w tych szachach. Koniec G4 oczywiście rozpatruję. Wtedy wybiję i zagram chyba koniec E2. Tak, zagrałeś, mój drogi przeciwniku, to teraz zbiję. A to tego w ogóle nie rozpatrywałem, ciekawe. No nie wiem, goniec E2, nie widzę nic innego sensownego. Też zrobię roszadę, chociaż tutaj chyba mi się narzuca. Tak, zagramy goniec H6. No właśnie, może tutaj? Może tak. Dlaczego by nie? Jak zagra wieża H8, ja to wybiję i zrobię długą, żeby wprowadzić drugą wieżę. Czy on ma bicie na F3, goniec bije, skoczek D4. A to z szachem i bije tutaj na D5. To się zgadza, bo tam mi wieża pada. Co jest? Wieża pada na H6. Dobra, czas mu leci, to jest ważne. Czasami się pojawiają takie sztuczki jak wieża H4 i hetman H6. A no właśnie. Długa. Długa się przyda, bo bronię pionka przy okazji. Dobrze mówię? On teraz mi zbije. Nie, nie, nie zbił, nie zbił, nie zbił, nie zbił, nie zbił, nie zbił. Nie zbił. Wieża H1, tutaj bronię wieżę. Teraz jakaś wieża H7, coś takiego tutaj powoli rozpatruję. Zobaczymy, co tutaj się urodzi. O, prosto i na temat. A jakbym teraz zagrał tutaj? Strasznie ciekawa pozycja, muszę wam powiedzieć. Bardzo mnie ta pozycja ciekawi. Goniec na C4, żeby tutaj podważać pionka. Oczywiście jest bicie jakieś tam. Bicie tam, bicie do końca. Hetman G6. No remis tu chyba mam. Chociaż może jeszcze. Dobra, wybiję. Za mało widzę, za mało widzę. Wygląda to dobrze, bo ten atak tam wygląda dosyć
No właśnie, już nie wygląda. Powiem szczerze, nieco się pogubiłem. Nie wiem, tak, powiedzmy. Nie widzę innej opcji. Zaczyna się trochę bronić. Chłopaczek. Ojej! Aha, za dwie wieże za Hetmana. Okej. Okay. No racja, racja. Tak możesz przecież grać. Próbujemy coś tutaj tworzyć. Ciekawe, czy coś z tego się uda wytworzyć. Czasu mało. Skoczek nie może wyjść, bo jest na F7 strzał. Zaraz jakiś tam D5. Spróbujemy coś tutaj podziałać. Króla muszę gdzieś schować. W ogóle może skoczkiem? Nie, tutaj to nie. Dobra, cicho, 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 cicho. Czasu mało, czasu mało. Okej, tak. Dobra, tak. Hop. Bierzemy na F7, atakuje. Tylko co z tego? Dobra, król się chowa. Może coś tutaj powalczymy. Aj, podstawiłem. No właśnie. Podstawiłem niestety. Skubany dobrze się broni. Szukać, ale jest ciężko. Tutaj na F7. No, dobrze zagrał. Oj, dobrze zagrał. Pozycja nie jest łatwa dla białych, ale czas też może zrobić swoją robotę. O, pion. Okej. Okay. A, mało czasu. Ojej, podstawka, nie widział. Uf. Ła, mało czasu. Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go. Widzieliście, co się działo, nie? Co tu się działo? Masakra. Tam podstawiłem widełeczki na końcu. Ależ. No i zbiłem, bo tu. No widły, widły. Wszyscy widzą, tylko nie my. Masakra. Ta pozycja wydaje mi się, że jest już wygrana technicznie. Chociaż sprawdzę z silnikiem, bo mogę się mylić. Silnik zapewne widzi wygraną. Zobaczcie, B5, tak, wygrana plus 2, no technika, plus 3. Tutaj i teraz BA4, BA6. Co? Co tu się dzieje? Tu? Tu? I okazuje się, że nie można zbić hetmana, bo pionek wybija. Szachy są wspaniałe, słuchajcie, naprawdę. Tyle się można nauczyć podczas partii. Tutaj trzeba byłoby tutaj bić. Ale ta pozycja to jest taka, powiedzmy, ściana. Tutaj czarnymi chyba się czarne się chyba bronią. Tu pionek groźny. No dobra. Ciekawa partia, będzie co analizować. Punkt jest punkt. 4,5 punkty. 4,5 punkta, więc jest dobrze. Wyjście z wora. Ale to wiecie, no trzeba ostro z arcymistrzami. Nie ma co się pieścić.
A, tu już kolejna runda. A tu gadu gadu, a tu kolejny zawodnik. No to gramy te G6 swoje. Już zaskoczony przeciwnik. Lecimy, 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 lecimy. Dobra, roszada zrobiona z jednej, z drugiej strony, można grać. Można tutaj A5 było wrzucić chyba. Chociaż są różne szkoły. Okej, przeciwnik nie wytrzymał. Aha, mi tutaj się. Tu mi się przeciwnik chce wbić. No dobra, koń H5, żeby pionek był broniony. Okej. Niezbyt to chyba wygląda, ale wyjdziemy chyba tutaj z tej pozycji. No, po prostu zagram skoczkiem i coś ten skoczek będzie musiał zrobić. Niestety muszę zagrać ruch B6. Dobra, czarnopolaka nie ma. Nie mogę hetmanów wymienić. Już wolę latać bez piona. Tutaj na widełki muszę uważać. A tu jest słabość na B3. Moje też są słabe pionki, oczywiście. Zajmiemy chociaż wolną linię wieżami. Nie lubię niestety takich pozycji. Tutaj słabość, słabość, słabość. Mój skoczek nie działa tak jak powinien. Odejdę sobie królem. Dobra, tak, żeby nie było B4. I tak może być B4 ruch. Nie zagrał. Nie, to nie. Pytanie, co ja mam zagrać? Tu jakieś przerzutki zrobimy. Co ja to kombinuję? W sumie to sam nie wiem chyba. No właśnie, skoczek może się przerzucić, tam coś próbować. No przecież, bo miałem w głowie tylko, że skoczek na E6. Okej. Dobra, idziemy na niego F5. Co tam się będę czaił? Trzeba atakować. F3 to F4. I jazda. I w pewnym momencie właśnie kontrę można fajną uzyskać. No i teraz F4. O, jeszcze wybił, świetnie. Hop. Wtrącić coś, wtrącić, tak, wtrącić, tak, wtrącić. Tak, wtrącić chciałem.
Wiecie co? To jest chyba dobra pozycja czarnych. Ten goniec jest świetny. Na f2 tutaj uderzam, tylko e5 się boimy. Chociaż teraz się nie boimy, bo jest skoczek f5. Hetman e7 trzeba zaraz zagrać i potem wieża f8. Takie będą plany. Zagrał jednak. Odważnie, odważnie. Teraz tak, hetman wraca tutaj. Na h4 grozi bicie. Wieża e4 prawdopodobnie on zagra. Fajnie, dużo, dużo takiej taktyki. Mogę wziąć piona na czysto. Brać go czy nie? Zdwoimy wieżę. Tutaj będę groził strzałem jakimś ewentualnie. Ten pion chyba nie ucieknie. Tutaj, ale sprytnie. Muszę tak. Tu mam skoczka. On może gońcem, ja hetmanem. Królem muszę zejść. Na f2 wisi. Ok. Wziął. No to bierzemy. Pozycja na pewno jest lepsza dla czarnych teraz. Zdecydowanie. Jeszcze więcej czasu. Mogę na f2 zbić. Mogę. Nie muszę też zbijać na f2. Nie muszę nic tutaj robić. Trzymać go. Wieża f4. Trzymać go. Tutaj. Wszystko grozi. Jak atakujemy, nie wymieniamy hetmanów. Szacha mogę dać. Piona mogę zdjąć, ale zagram tak. Atakuję wieżę i grożę wieża g4. Dobra, mamy go. Mamy go. Mamy go, moi drodzy. Mamy go. 5,5. 5,5 punktu. Z 8 partii? 5,5 z 8. Wow. Dobrze jest. No to dzisiaj mamy dzień. Nie zapyszajmy go jeszcze, ale... To kolejny silny zawodnik. Dzisiaj idzie jakoś. Uff, to pewnie ta dieta. Ale słabo na oczy widzę. Nie, no w pewnym momencie oczywiście tu się facet rozluźnił, nie? Miał dobrą pozycję. No, cały czas to nie była czysta partia z mojej strony. No ale jest punkcik, jest dobrze. Po raz kolejny jeszcze szybko przypomnę o turnieju na żywo. Informacja będzie w weekend, za kilka dni. Od tego momentu mamy 12 października. 40 osób, limit miejsc w Olsztynie, na Starym Mieście. Zachęcam, polecam i fajnie byłoby się zobaczyć. Oczywiście dla osób tylko pełnoletnich. No tak to sobie tutaj ustaliliśmy. A może o tej diecie nie będę się wypowiadał, Andrzeju. Jak skończę, to wtedy powiem. Może. Tak, po 8 rundach jest też kilka minut przerwy, to prawda, więc mamy chwilę czasu na pogaduchy. No, ale cóż. Kategorie nie mają znaczenia, każdy może zagrać od arcymistrza do od początkującego do arcymistrza oczywiście. No 18 plus, no, dlatego że będziemy zaczynać po południu tę wspaniałą imprezę szachową. Będzie miło, sympatycznie, pieniście, smacznie. Przygotuję wam wspaniałe puchary. No i będą też atrakcje. No nie chcę wszystkiego na razie zdradzać, tak, ale źle nie będzie. Znaczy będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Wyindywidualizowany. No czasem idzie, czasem nie. Tabelka, bardzo proszę. Tak się prezentuje. Witam cię, Radziog. Nic nie trzeba będzie przynosić, moi drodzy. Turniej będzie rozgrywany w fajnej knajpie na Starym Mieście, w samym centrum. Jest to klub bilardowy, więc w bilard również będzie można popykać. Można przyjechać dla towarzystwa, oczywiście, jak najbardziej.
Ikaru 6,5. Witam cię, Sneezyu. Witam cię, witam, witam, witam. No i dobra. Wszystkie partie się skończyły. Czekamy jeszcze cierpliwie na kolejne. Tak, turniej na żywo, turniej na żywo. Czy Igor będzie? O, to właśnie jest ciekawe pytanie. Na pewno do Igora napiszę. Myślę, że Igor jest w stanie przyjechać na taki turniej, więc może zobaczymy świeżo upieczonego arcymistrza. Na pewno z Marianczellem się skontaktuję. Zobaczymy, czy będzie mógł przyjechać, czy będzie miał ochotę. Więc może zobaczymy się i również z Marianczellem. Zresztą Marianczello do Olsztyna to na rowerze może przyjechać. Ma tak blisko. Podobną akcję w okolicach Warszawy, Tomo, Lulu, no niestety raczej nie. Znaczy ja chętnie na coś takiego się prawdopodobnie mogę wybrać, ale żeby to zorganizować, już po prostu nie mam na to czasu. Mogę spróbować zapromować, mogę spróbować przyjechać, tak? Jestem otwarty na takie rzeczy. O, witam cię, prodziekanie. Jaki termin? Prawdopodobnie 12 albo 13 listopada. Jeszcze dam znać. No, tutaj się nie wymigasz, mam nadzieję, i przyjedziesz w końcu. Pograć w szachy i się poznać. Tak, Igor już został arcymistrzem, wypełnił trzecią normę. Tak, tak, tak. Jeszcze nie jest tam, nie jest jeszcze zatwierdzonym arcymistrzem, ale już to jest kwestia tylko czasu. Towarzystwo, masz 1100, nieważne, będą na pewno tacy ludzie, to jest nieistotne. Tu nie będzie, powiedzmy, zawodników, którzy będą no, jakimiś takimi super graczami. Większość osób na pewno będzie no, troszeczkę słabsza, tak? Nie ukrywajmy tego. Ja również wystąpię w tym turnieju, o ile zechcecie, ale nie będę, że tak powiem, tutaj walczył o nagrody, będę grał for fun. No tak, Igor, tak, zgadza się. Tak, tak, no właśnie, ja zapomniałem, że to jest długi weekend, więc myślałem o sobocie 13, ale piątek też jest dobrym chyba wyborem, powiem wam szczerze. Piątek chyba też może być dobrym wyborem, bo chyba jest wolne w pracy, mam nadzieję, u większości osób. Z Olsztyna szachowo kto jest najwyżej? Chyba ja. Jakby to nie zabrzmiało, ciężko stwierdzić. Rankingowo jest jedna osoba teraz wyżej ode mnie, ale jeśli chodzi o kategorię szachową, to z Olsztyna jest trzech mistrzów bodajże szachowych, tylko już dwóch jest takich mniej aktywnych, powiedzmy. Coś w tym stylu, tak. No skromnie, ale no stwierdzam fakty. 12 nie ma wolnego w pracy, to jest piątek, a to jest długi weekend, taki listopadowy, bo 11 jest Święto Niepodległości, 12 jest wolne, no niektórzy mają wolne. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, ja się zorientuję jeszcze, jak to zorganizować. Tutaj też jest wiele czynników, bo i sędzia jest potrzebny, sędziego trzeba zgrać, osoby trzeba zgrać, terminy trzeba zgrać, lokal trzeba zgrać, wszystko trzeba pozgrywać. Organizacja to nie jest jednak taka prosta sprawa. Z urzędu chyba jest pracujący dzień, rozumiem. Wezmę to pod uwagę i pomyślę. No, na pewno nie jest tak, że każdemu będzie to pasowało. Zawsze komuś coś nie pasuje. No dobra, jedziemy dalej. Za moment będzie runda kolejna, dziewiąta. Który ja w ogóle jestem? Ile mam punktów? 5,5, to wysoko jestem, aż sprawdzę tabelkę. O, 44 póki co. Miło, miło. Na 300 ponad zawodników. O, no to jak Rek się tutaj tak piszesz, że termin jest w miarę spoko, to chyba tak trzeba będzie zrobić. I to będzie już niedługo, za miesiąc. No ale to mówię, jeszcze szczegóły. Ja wiem, że się na tym rozwlekam mocno, ale już przestaję. Już koniec, koniec, koniec. Skupmy się na partii. A imię jego 44.
Na Woresko, no nic na to nie poradzę, że nie można zrobić donate'a z kart. Nie wiem dlaczego. Ja tam na ustawieniach się tak za bardzo nie zagłębiałem w ustawienia. Orzełki dzisiaj? No myślę, że dadzą radę. Dobra, mamy arcymistrza kolejnego. Dzisiaj dużo arcymistrzów. D4. Gramy z koksikiem. E6. No to C4. Znam to posunięcie. A zagramy sobie G3. Czemu nie? Coś innego. A4 się zawsze przyda. I jedziemy. Okej, wiadomo, że będzie się tam próbował wbić. No dobrze. No D5 trzeba grać, nie ma innego wyjścia. Jak to wygląda? Czy ja tego pionka wezmę? Tam wieżą chciałem na B1 grać. Dobrze, że nie zagrałem. Jakbym tego pionka wziął, to już by było zacnie. Te figury tak się fajnie rozgrywają, a jednak tu mi coś kombinuje skubaniutki. No próbujemy tego pionka wziąć. A5 się przyda. A i tutaj jakieś pułapeczki grożą. Dobra. Serdecznie dziękuję. O, dostałem 5 dych. Za Dzięki. chłopa, za chłopaku, karta nie przechodzi w plata. No właśnie, muszę poprawić te wszystkie rzeczy. Dzięki serdecznie. Mamy 6 dyszek na organizację. Pięknie. Nie wiem od kogo za bardzo. Proszę, żeby ktoś się zgłosił. Ja muszę tam poprawić te wszystkie ustawienia. Dzięki serdeczne. Wydaje mi się, że mam dobrą pozycję. A, tu mnie oszukał. Tu mnie oszukał, ale zaraz tak mogę zagrać. Chodzi o to, żeby nie stracić połączenia hetmanem. No to co? Ha, dobra. Dobra. Dobra, wszystko widzę. Tu się zgadza, bo skoczek jest samotny. Zachowajmy tego gońca. Dlaczego ja tego nie przewidziałem, takiej prostej rzeczy? Ciekawa strukturka. No F4 trochę słabia króla, ale
Ale cóż grać innego? Czasu mało. Trochę mi się te piony nie będą podobać. Ale nie wziął. O, idziemy D6. Po kolejnego piona. Chyba H3 może zagrać po prostu. Co? Tutaj? A to ciekawe. A to D7 szybciutko. Biorę piona. Okej, to widzę. To widziałem. Hetman się broni. No do góry. Czy tu się wszystko broni? Bierze D7. To ja biję tu. On bije mi na F3. No właśnie, on bije mi na F3. Ja biję, on szach, tu. Niebezpiecznie będzie. Aj, hetmanem zagram. Czasu mało znowu. On nie zbije hetmana. Trochę mi się wymyka pozycja spod kontroli. Koksik 13. Popionka. Pionem do góry. Pionem do góry. Pionem do góry. Oj, robi się groźnie. No właśnie, jest po partii. Kurczę, szkoda. A pogubiłem się strasznie w tej sytuacji. No dobra. Bardzo się pogubiłem, a pozycja była wyśmienita. No szkoda, szkoda mi tej partii niestety. No pokażę wam, że na pewno była lepsza. W którymś momencie oczywiście. Tutaj cały czas czarnych lepsza? Możliwe, ale tam gdzieś się pogubił, bo już jest hetman C5 jednak dobrze rozegrane. D6, tu zaczęło wszystko działać. Szkoda, 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 szkoda tej partii, bardzo szkoda. Niestety też żałuję bardzo mocno. No ale tak bywa. A tutaj zobaczcie, plus 3 ponad. Tylko wiadomo, w ostrych pozycjach jest strasznie ciężko. Co tutaj podpowiada maszyna? Właśnie, hetman B6 też to bardzo rozważałem, żeby jednak hetmana nie wpuścić i nie dawać mu kontry. Dokładnie to rozważałem, bo ten pionek tutaj robił robotę i niepotrzebnie brałem tego piona. To są zawsze takie dylematy podczas gry. No jeszcze bierze F3, jakie dobre się okazuje, ale to trzeba widzieć. Tutaj hetman. Hetman H4. O, ruch A6 bardzo zły. Strata czasu. Hetman H4 mimo wszystko. Bierze F3. Wow. Bierze F3, wygrywa. Niesamowite. Niesamowite zagranie. Zgadza się. A jak wieża F1, to prawdopodobnie wieża zagra na D2 i tutaj się robi koniec partii. No cóż, pretensje można mieć tylko do siebie.
A tu się jeszcze trochę działo. Tu już byłem, myślę, że lepszy. Chociaż silnik pokazuje remis, ale to silnik. F5 jakiś jeszcze. Ruchy z kosmosu. Ale B7 wszystko działa. No to trzeba było wszystko widzieć. No wieża B1 po prostu. No tak, wygrana była. To już wszyscy widzą, prawda? Była wygrana. No co zrobić? Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Lecimy dalej. Czekamy na kolejną partię. Jest już kolejna partia. No to go. Blisko rekordu jest, moi drodzy. Blisko rekordu. Jest wszystko w zasięgu. No to gramy po raz kolejny G6. Ja chętnie tego gońca wezmę. Tylko za chwilę. A idziemy na niego, co tam będę wyprowadzał figury. Po co mi figury? To D5. I to wygląda obiecująco. Raczej. Tej gońcem się zaraz przytrzymam. Tym pionami będę na niego szedł. O ile się da. Jakieś A4 zawsze ma blokady. Ciekawostki istnieją. No zagrać tak trzeba. Tutaj szybciutko się przerzucę. A i zbije mi tu. A nie, nie zbije. Zbije, ale wtedy hetmana odbijam. Chodzi o to, że tutaj szach jest bardzo niebezpieczny. Nieco to przeoczyłem. Ale on mi bije z gońca, ja biję mu hetmana, on bije tu. No będzie wymiana, dobra. Jeszcze względnie spoko. Tutaj król D7 w ogóle planuje grać. Schować się. Okej. Okay. Hetman. C7. Bicie jest na B5, tego nie zauważyłem. Ale to może się przyda potem w otwarciu. Jednak tutaj pokusił się przeciwnik. Dobra. Skoczek tam może coś pomiesza. Bardzo niestandardowa pozycja. Takie chocki, klocki będą już grozić zawsze. Tutaj, jajajajajajajajaj. Nie zauważyłem tego. Wieża G8. Król się na szczęście gdzieś tam chowa jeszcze. Tylko trochę mało pionów. Tu może mi wymienić hetmanę. No może, no wszystko może. Bicie na B2. Nie no, bo wymieniamy hetmany. Mega ostro, mega znowu ostro. No wymienia mi hetmany jednak. Może to nie będzie aż takie złe. E6 przy gwoździ. Jakaś aktywność króla, coś tutaj może. Różnopolowe gońce. Szacha damy, skoczek tutaj. Coś
to może pomieszamy jak Hikaru na Kamuren. No tylko cztery piony mniej pewnie. Król najpierw na aktyw. A i tu skoczek paskudnie, skoczek wchodzi. Paskudnie zagrałem, słuchajcie. Bardzo źle zagrałem teraz. Wręcz beznadziejnie tym królem pograłem. Bez sensu i czy... Trochę jestem zły na siebie za ten ruch, bo bym jeszcze powalczył. Szach? Serio? Dobra, idę tu. To w ogóle nie rozumiem tego posunięcia. Dobra, to teraz biorę jednego chociaż. Wracam. I co? Masz mnie? Skoczek nie gra. I dobrze. A ja biorę kolejnego piona. Aha, okej. No tego nie widziałem. Totalnie zła pozycja. Grozi piękny mat. Nawet nie wiem, gdzie miał kontrę jakoś przyfasolić. Kompletnie nic tutaj nie ma. Szkoda mi tej partii, jak zwykle. O, gdzieś tam zaraz coś podstawię. Nie wiem, tak za. Łapka tam z szachy. No, bez sensu, to już spokojnie on sobie poradzi w tej pozycji. Jakaś ostatnia szansa, ale to wiadomo, że się na to nie złapie. O, dobra. Szkoda, 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 szkoda. No szkoda. Niestety finisz gorszy. Jeszcze jedna runda została. Sprawdźmy tylko ocenę sytuacji. No tak, tu komputer liczy pionki, ale w praktycznej grze naprawdę to nie jest tak prosto. Tutaj przypuszczam, że jakiś taki ruch typu wieża G8 można zagrać. No to wiadomo, że tragedia, ale tutaj hetman C5 dał mi szanse takie praktyczne z różnopolowymi. No właśnie. Wow, taki ruch piękny, skoczek na A3. Tego nie widziałem, ale ładny ruch. Zobaczcie, jaki piękny ruch mógłby nastąpić, bo bić nie można, bo jest tutaj, tutaj i goniec D2 i można się praktycznie poddać. Ostro. Więc należałoby grać tu, ja bym zbił, on by zagrał i ja bym co wziął? Po prostu wieżę. No nadal według silnika jest remis, no ale jest jakość jednak przewagi. To tego ruchu nie widziałem, muszę się przyznać. Szkoda mi trochę tej partii, ale fajnie, bo w tym w obronie nowoczesnej dużo jest zadymy i można walczyć. Dobra, trudno. Skupmy się na ostatniej grze, która będzie lada moment. No niestety rekordu nie będzie, bo już mamy 5,5, 6,7 było najwięcej, ale było blisko. Czuję się, słuchajcie, że jednak jest szansa na jakieś tam dobre punkty. F3 nie działa? W którym momencie już? Teraz już nie wrócę do tej partii.
Co tu się dzieje? Techniczna pozycja. Czarne lepsze. O, jeszcze lepiej. Ok. I runda numer 11 za moment. Rekord to 7. Znowu czarne. No to go. Ubrana nowoczesna. Tym razem będzie ostrzej. Zagramy A6, bo F4 jest ostrym zagraniem. Okej, to C5. Jak bije wszystko do końca, to hetman na B6, wykorzystując króla, który jest odsunięty. Tak jakoś mi to zrobimy. Czy to nie jest nowy debiut, Evo? Ja to grałem praktycznie całe życie. Tak, ale sobie można to popykać, poćwiczyć. Grożę wzięciem pionka na E. Już nie grożę. Tak. Jak skoczek, to zbiję gońca. A można było zbić, coś tu pokombinować. Dobra, bijemy. D5. Ok. Ja myślę, że ruch D4 będzie dobry, żeby otworzyć gońca białopolowego. A tu jeszcze jakieś opcje widełek istnieją. Tu wybijemy. Pewnie to jest niepoprawne. A co tam? Skoczek D6, goniec A8. O, i tam będziemy próbować dać mata. Będziemy próbowali dać mata. Ale F5 widzę, że takie coś jeszcze istnieje. Mało przyjemne. Chociaż z drugiej strony zbije. Znaczy wezmę hetmana, potem zbije na F5 i na E5 będzie wisiał. Ok. G5 nie zagrał. To jeszcze były oczywiście jakieś tam tego typu zagrania, ale może tu postraszymy hetmana? Dlaczego by go nie postraszyć? Ano właśnie. Kto kogo straszy teraz? Twardo się zaczął bronić. Skubaniutki.
plazma. Dobra, trochę ruch, trochę szalony. Spróbujemy. Nie wiem, wracam. Nie widzę nic innego jak powrót. D3 na pewno zagra. Ma prawo. Ważny pionek F4, który bronił skoczka. Aha. Się już jakieś motywy na G2 pojawiają. Okej, tutaj się bronimy. Co teraz? Ciężka sytuacja. Jest! Mamy to. Mamy 6,5, soczyste punkty. Bardzo dobrzy zawodnicy. Jest dobrze, moi drodzy. Titled Tuesday uważam za udane. Za po prostu udane. Świetnie wyszło.